Witam Państwa. Jesteśmy na nowym polu z tego względu, że jest to nowa dzierżawa. Wcześniej jeszcze nie pokazywałem. Tutaj umowę zawarliśmy w listopadzie, na jesieni. Także tutaj nie było okazji, żeby to pole pokazać. Także tutaj mamy lucernik 5-letni. Jest to pole trochę przeciągnięte, ponieważ tutaj przez 5 lat ta lucerka tylko była koszona praktycznie po samej ziemi i zbierana. Nie była nawożona, a więc tutaj dużo z tej lucerki nie zostało, dlatego stwierdziłem, że bardziej opłacalne będzie to poorać. No i tu będzie na połowie pszenica, na drugiej połowie kukurydza. Więc zakładam, że te dwie uprawy przyniosą większy zysk niż tutaj ta lucerka. I rzuciłem tutaj, jak widać, jeszcze granule, polifoskę szóstkę, około 200 kg, aby właśnie tutaj te składniki uzupełnić, z tego względu właśnie, że tutaj to wszystko nie było nawożone przez 5 lat, a 3-4 razy w roku było to zbierane, więc na pewno tych składników tutaj będzie brakowało pokarmowych w glebie. Jak widzicie, ziemia bardzo zwięzła, zbita. Jest tutaj sporo takiej iłku, gliny, więc w stosunku do tego, co mam koło domu, no to całkiem inna ziemia. Pierwszy raz się spotkałem, że 60 z pługiem trzyskibowym i na trzecim biegu się zatrzymuje. O ramy na dwójce. Pług jest skręcony, a więc tylko dwie odkładnice ziemię obracają. Z tego względu, że mam sprzęt po remoncie, no i nie chciałbym go tu od razu zajechać. A i tak nawet właśnie na tych dwóch odkładnicach i drugim biegu bardzo tutaj ciężko ma. A jak widzicie, 60 stoi. A ja właśnie wam tutaj przyszedłem pokazać, jak to wygląda to pole. Plus jest tego, że tutaj nie ma za dużo chwastów, nie ma dużo perzu, a więc będzie to na pewno dużo lepsze w uprawie niż pole, które właśnie wziąłem w dzierżawę w zeszłym roku. No ale też będzie się trzeba troszeczkę tu pomęczyć. Jak widzicie, tam w oddali pod lasem pryzma z balotami. Tam jest też kiszonka z kukurydzy. To jest właśnie mój magazyn paszowy, a więc niedaleko od domu to wszystko mam. Więc szkoda było taki kawałek zostawić. Trafiło się. No to jest, tym bardziej, że kawałek jest właśnie niezbyt szeroki, a jest dość fajnie długi. 4,5 hektara w jednym kawałku. Więc bardzo fajne pole. Tym bardziej właśnie, że nie jest tutaj lity piach, tylko właśnie jest też właśnie tutaj ta glina. Więc zakładam, że to pole może nawet fajnie plonować w przyszłości, jak się o nie odpowiednio oczywiście zadba. Dorki ciężkie, szczególnie tam na tej górce. Jak widzicie, tam jest wyorywany kamień. Pod spodem tutaj niedaleko tam kamionka jest w oddali, więc tutaj jest właśnie dużo kamienia. Tak to wygląda. Już niedługo 60 powinna troszeczkę odpocząć. Będzie miała zmiennika. Już nie będzie jedynym ciągnikiem na gospodarstwie. Dojdzie kilka nowych maszyn. Więc nie tylko zwiększamy areał pól, ale też właśnie trochę park maszynowy, żeby to wszystko łatwiej tutaj było. Jak wiecie, też w międzyczasie tinkuję, a więc tutaj na tej 60 po pracy, no to tak na dwa razy ciekawie się robi. Jednak tutaj praca 60 on trochę męczy. A tak zobaczymy właśnie raz, że ta robótka będzie szła szybciej. Mam nadzieję nowym sprzętem, większym przede wszystkim, z kabiną, już będzie trochę lepiej. Więc trochę się odpocznie właśnie przy pracach polowych, a będzie można się skupić na innych rzeczach. A więc nie przeciągam. Do następnego razu. Pozdrawiam.